uzbrajamy konsolę pod nóżków. Pierwsza, proszę bardzo, guma. Guma. Teraz blaszka. Pamiętajcie, jak wkładamy blaszkę. Ona nie jest taka sama. Proszę, jest wygięta. Trzeba pamiętać o tym, że podnóżek wkładamy w ten sposób, ponieważ on się podnosi i opuszcza, więc tą wyobloną częścią do dołu. Skoro wyobloną częścią do dołu, musi to wyglądać tak. Tak i tak. Więc to wkładamy. Proszę bardzo. Tak. Tutaj. I wkładamy zabezpieczenie. Nie jest to proste, bo jak widać, proszę bardzo, dziura nie jest na przestrzał. Trzeba trochę pokombinować. Docisnąć i dopiero włożyć bolec. Bolec z oporami, ale został włożony. Proszę bardzo. Teraz podkładka i spinka. Proszę bardzo, ta spinka to już była używana, więc wygląda jak wygląda. Prosto, prosto. Wkładamy. Pomożemy sobie kluczem. Wyszła na wylot, wyszło. Pozostaje nam rozgięcie. Nie jest to co prawda zbyt proste, bo bolec też się kręci, trzpień. No ale damy radę. Proszę bardzo, jedna. Druga. Zaginamy, żeby nie było zadzioru, żeby nam nogawki nie rozerwało albo podeszwy buta. Proszę bardzo. Jest. Jest. Działa. Działa. Gotowa do montażu.